Tekst manny na 23 maja. Wy powinniście jedni drugim nogi umywać. Ewangelia Jana rozdział 13 werset 14. Komentarz parauzyjny. Oznacza to, że uczniowie Chrystusa powinni wzajemnie troszczyć się o swoje dobro, by zachowywać siebie nawzajem w czystości. Świętości i szczerości oraz pomagać sobie wzajemnie w przezwyciężaniu doświadczeń, pokus i zasadzek obecnego złego świata, pochodzących z trzech źródeł pokuszenia świata, ciała i diabła, tylko wtedy, gdy rozwijamy różne łaski ducha, cichość, cierpliwość, łagodność, braterską uprzejmość i miłość. Możemy mieć nadzieję, że staniemy się szczególnie pomocni dla innych w przywdziewaniu tych ozdób charakteru i czystości życia, a także w pozbywaniu się skaz świata i ciała. Reprint nr 2200 Komentarz epifaniczny. Napominając nas do wzajemnego mycia nóg, Pan z pewnością nie myślał o literalnych nogach. Gdyż w obecnych warunkach byłoby to przeciwieństwem ducha, którego zamanifestował przez umycie nóg swoich uczniów. Jak przez umycie ich nóg Jezus sprawił, że poczuli się wygodnie i w ten sposób im usłużył, tak jego napomnienie zachęcające nas do wzajemnego mycia nóg oznacza służenie sobie nawzajem w miłości, choćby w najskromniejszy sposób. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 19, i rzekł im, pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi. Rozdział dziesięć, wersety od 16 do 24, oto ja was posyłam jako owce między wilki, bądźcież wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice. A strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was zbiczować będą. Także przed starosty i przed króle wodzeni będziecie dla mnie, na świadectwo przeciwko nim i poganom. Ale gdy was podadzą, nie troszczcie się, jako i co byście mówili, albowiem wam dano będzie onejże godziny, co byście mówili, bo wy nie jesteście. Którzy mówicie, ale duch Ojca Waszego, który mówi w was. I wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom. I będą je zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. A gdy was prześladować będą w tem mieście, uciekajcie do drugiego. Bo zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Nie jest ci uczeń nadmistrza, ani sługa nad Pana swego. Rozdział 20 wersety od 25 do 28. Ale Jezus zwoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są, mocy dokazują nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami, ale ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym, a ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym. Jako i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. Rozdział 23 wersety od 8 do 11 Ale wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus, ale wy jesteście wszyscy braćmi. I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus. Ale kto z was największy jest, będzie sługą waszym. Ewangelia Jana, rozdział 4, wersety od 36 do 38. A kto żnie, bierze zapłatę i zbiera owoc do żywota wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się wespół, i ten, który żnie. Albowiem w prawdziwe jest ono przysłowie, że inszy jest, który sieje, a inszy, któryż nie. Jam was posłał. Rządź to, około czegoście wy nie pracowali, insić pracowali, a wyście weszli w pracę ich. Ewangelia Łukasza, rozdział dziesiąty, wersety pierwszy i drugi, a potem naznaczył pan i drugich siedemdziesiąt i rozesłał je po dwóch przed obliczem swoim do każdego miasta i miejsca, do którego przyjść miał. I mówił im, żniwoć wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proścież tedy Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. Dzieje apostolskie rozdział szósty wersety trzeci i czwarty, upatrzcież tedy, bracia. Między sobą siedmiu mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości których byśmy postanowili nad tą sprawą, a my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy. Rozdział trzynasty wersety od pierwszego do trzeciego, a byli w Antiochii we zborze, który tam był, niektórzy prorocy i nauczyciele, jako Barnabasz i Simeon, którego zwano Niger, i Lucyus Cyrenajczyk, i Manachen, który był wychowany z Chrodem Tetrachą. I Saul. A gdy oni służbę pańską jawnie odprawiali i pościli, rzekł im Duch Święty, odłączcie mi Barnabasza i Saula do tej sprawy, do której im ich powołał. Tedy poszcząc i modląc się, i wkładając na nie ręce, odprawili je. Rozdział dwudziesty werset dwudziesty czwarty. Wszakże ja na nic nie dbam i nie jest mi tak droga dusza moja. Bym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę, którą wziął od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangelii łaski Bożej. Rzymian rozdział 10 wersety 14 i 15 Jakoż tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? A jako uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jako usłyszą bez kaznodziei? Jakoż też będą kazać? Jeżeliby nie byli posłani, jako napisano, o jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Pierwszy Koryntów rozdział dziewiąty wersety od szesnastego do dwudziestego, bo jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić, gdyż ta powinność na mnie leży, a biada mnie, jeślibym Ewangelii nie opowiadał. Albowiem jeśli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę, jeśli poniewolnie, szafarstwa mi powierzono. Jakąż wtedy mam zapłatę? Abym Ewangelię opowiadając, bez nakładu wystawił Ewangelię Chrystusową, na to, żebym źle nie używał wolności mojej przy Ewangelii. Albowiem będąc wolnym od wszystkich. Samegom siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym ich więcej pozyskał. I stałem się Żydom jako Żyd, abym Żydów pozyskał, a tym, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, abym tych, którzy są pod zakonem, pozyskał. Drugi Korentów rozdział piąty, wersety od 18 do dwudziestego. A to wszystko z Boga jest który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania, ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie przeczytując im upadków ich, i położył w nas to słowo pojednania, przetoż na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy. Jakoby Was Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowym, Jednajcie się z Bogiem. Efezów rozdział 4 wersety 11 i 12 I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele. Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego. Żydów rozdział piąty, werset 4 A nikt sobie tej czci nie bierze. Tylko ten, który bywa powołany od Boga jako i Aaron. Izajasza rozdział 32, werset 20. Błogosławieni jesteście, którzy siejecie na wszelakich miejscach urodzajnych, wpuszczając tam woły i osły. Rozdział 52, werset 11. Odstąpcie, odstąpcie, wynijście z Babilonu, nieczystego się nie dotykajcie z pośrodku Jego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynie pańskie. Jeremiasza rozdział 20 werset 9. I rzekłem, nie będę go wspominał, ani będę więcej mówił w imieniu Jego, ale Słowo Boże jest w sercu mojem, jako ogień pałający, zamkniony w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, ale nie mógł. Malachiasza rozdział drugi, wersety 6 i 7 Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie była znaleziona w wargach jego, chodził ze mną w pokoju i w prawości, i wielu odwrócił od nieprawości. Bo wargi kapłańskie umiejętności strzec mają, a pytać się będą na zakon z ust jego, aniołem zaiste jest Pana zastępów. Ewangelia Jana rozdział 13 wersety od 13 do 17. Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, a dobrze mówicie, bom ci jest nim. Ponieważem ja tedy umył nogi wasze, Pan i nauczyciel, i wyście powinni jedni drugim nogi umywać. Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, i wyczynili. Zaprawdę. Zaprawdę powiadam wam, nie jest sługa większy nad Pana swego, ani poseł jest większy nad Onego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli to uczynicie. Pierwszy Koryntów rozdział trzeci wersety od siódmego do dziesiątego, a tak, ani ten, co szczepi, jest czem, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost daje. Lecz ten, który szczepi, i ten, który polewa, jedno są, a każdy swoje zapłatę weźmie według pracy swojej. Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, Wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budownik założyłem grunt, a drugi na nim buduje. Wszakże każdy niechaj baczy, jako na nim buduje.

czy w tym tygodniu usługiwałem, usługiwałam braciom? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.